Dzień dobry. Dzisiaj powiem, jaka jest różnica pomiędzy warzywem a jarzyną. Myślę, że wiele osób myli te pojęcia, a jest znaczna różnica. Warzywa to są produkty z roślin zielonych, jedno, dwu lub wieloletnie. Są to korzenie, bulwy, liście, kwiaty i owoce. Warzywa są to rośliny jadalne, poddane obróbce termicznej, czyli gotowaniu. Słowo warzywo etymologicznie pochodzi od ważenia, czyli od gotowania. Są to rośliny trujące, które jednak po ugotowaniu będą jak najbardziej jadalne. Do nich zaliczamy właśnie fasolkę szparagową, ziemniaki, ponieważ spożyte w stanie surowym są trujące. Fasolka szparagowa jest rośliną niejadalną, wręcz trującą w formie surowej. Trzeba gotować ją minimum 10 minut, żeby te substancje trujące zostały zneutralizowane. I właśnie to będą warzywa. Znajdźcie proszę jeszcze inne warzywa, których nie można jeść na surowo. Jarzyny są to rośliny okopowe wyrastające w trakcie jednego okresu wegetatywnego, sadzone lub siane na wiosnę. Tutaj mamy na przykład czosnek, szczypior czosnkowy. To jest szczypior czosnkowy, tak? Z czosnku szczypior. To jest właśnie jarzyna. Etymologicznie słowo jarzyna pochodzi od jare, czyli jare, czyli zdrowe, czyli zielone, tak? Czyli to są te części roślin zielone. Jarzyny można jeść na surowo albo ugotowane. Parzone, mogą być blanszowane, krótko gotowane. Do jarzyn będą też zaliczać się zielone części warzyw, czyli dymka, por, seler, właśnie tutaj tak jak pokazuje fragment czosnku, czyli dymkę czosnkową, bardzo, bardzo smaczną. Do jarzyn zaliczamy sałatę, rukolę, wszystko. Wszystkie te właśnie jarzyny, które powstają w jednym okresie wegetatywnym, sadzone na wiosnę. Ale również do jarzyn będą zaliczane te warzywa, takie jak marchewka, które można jeść na surowo. Czyli te jarzyny, te części korzenne, które można jeść na surowo. No oczywiście ogórek jest jarzyną, to jest jarzyna, ale tutaj fasola już nie, tak? To już jest warzywo. To jest też jarzyna. Pomidor. Także jest taka różnica między jarzyną a warzywem. Warto używać tego rozróżnienia i zdawać sobie sprawę, że jarzyny są zdecydowanie zdrowsze, bo można je zjadać na surowo i mają więcej witamin, wartości, a warzywa są też zdrowe, ale jednak są to rośliny trujące, bulwiaste, które takie jak ziemniak, którego się nie nadaje do jedzenia bez gotowania. Dziękuję bardzo, do widzenia.